No się mam, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taki dosyć spontaniczny filmik, ponieważ ostatnio na mój anglojęzyczny kanał zaczęłam nagrywać taką jakby serię, no nie wiem czy serię, natomiast filmy podobne do tego, co kiedyś robiłam tutaj, czyli kiedyś nagrywałam tutaj film o seriach książkowych, które chciałabym zacząć, które chciałabym dokończyć i tak dalej. I tam właśnie nagrałam ostatnio film z seriami fantasy, które chciałabym zacząć i też zamierzam nagrać taki właśnie z seriami, które chciałabym kontynuować. No i w związku z tym, z takiego robienia sobie TBR-ów poniekąd i takiego priorytetyzowania książek właśnie z moich półek, które chciałabym jak najszybciej przeczytać, też pomyślałam, że dzisiaj tutaj do Was po prostu przyjdę z taką listą 10, zdaje się, książek po angielsku, które chciałabym właśnie jak najszybciej przeczytać. Generalnie, ogólnie jakbym Wam powiedziała, jakie książki po angielsku chcę przeczytać, to mogłabym powiedzieć wszystkie, które mam na półce nieprzeczytane. Dzięki za oglądanie, to by było na tyle. Natomiast po prostu spośród tych nieprzeczytanych wybrałam sobie te, które najbardziej mnie kuszą i za które będę chciała się zabierać najpewniej w ciągu najbliższych miesięcy. Szczególnie moje ostatnie amazonowe zakupy, gdzie od czasu do czasu zdarza mi się natrafić na książkę z mojej wishlisty w jakiejś fajnej promocyjnej cenie i wtedy ją sobie kupuję. Szczególnie to mnie nakręca właśnie teraz na czytanie po angielsku, więc chcę taką przynajmniej jedną, dwie książki miesięcznie po angielsku czytać. No i tak jak już wspomniałam o tej amazonowej wishliście, no to mam tutaj tylko książki, które jakby mam już fizycznie w domu, natomiast jest jeszcze parę takich, ponieważ na przykład kontynuacje różnych serii po angielsku, które zaczęłam, a których nie mam jeszcze na półce, no i jeszcze wiele serii, których nie zaczęłam, a które chciałabym zacząć, które w ogóle chciałabym zakupić w najbliższym czasie, więc jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani taką dodatkową, pozaekranową listą książek po angielsku, które chciałabym przeczytać, to w opisie zostawiam Wam właśnie tę moją listę z Amazona, z której po prostu mniej więcej co jakiś czas będę te książki wykupywać i na której właśnie sobie też regularnie dosyć sprawdzam, czy nie są w jakichś niższych cenach. I tak na przykład mój najnowszy, dzisiejszy w sumie nabytek, bo to dzisiaj przyszła do mnie książka, Neon Gods. Neon Gods autorstwa Katie Robert. To jest w sumie trochę bardziej romans, natomiast nad tym się nie będę zatrzymywać, bo kwestie czytania romansów myślę, że jeszcze będę w jakichś filmach niedługo poruszać. Na przykład w podsumowaniu miesiąca może. Natomiast właśnie tę książkę sobie tam kiedyś dodałam i była w fajnej promce i stwierdziłam, że dobra, to jest ten czas, tym bardziej, że ja bardzo chcę ją przeczytać. I ona jest tak po prostu na szczycie tej listy, dlatego też ją pokazuję jako pierwszą i jest jedyna w miękkiej oprawie, którą tutaj zobaczycie, bo też zwykle kupuję książki w twardej oprawie. Neon Gods to jest taka nowoczesna wersja modern retelling, tak, współczesny retelling historii Hadesa i Persefony. Natomiast właśnie ten cały Olimp i tak dalej, to jest wszystko w ujęciu takim bardzo współczesnym, a jednocześnie mamy tutaj tę miłosną historię Hadesa i Persefony, to myślę, że to będzie coś fajnego i już się nie mogę naprawdę tej książki doczekać, po prostu jak ją zobaczyłam i jak ją już tylko miałam na tej liście swojej do kupienia i jak ją kupiłam, to teraz po prostu już chcę się za nią zabrać, ale teraz czytam coś innego i muszę się skupić na innych książkach, ale ta na pewno będzie następną po angielsku, za jaką będę się zabierać, także dlatego też mówię o niej w pierwszej kolejności. Mogą się tutaj powtarzać też chyba trzy książki, o których mówiłam właśnie ostatnio, na zagranicznym moim kanale anglojęzycznym. Link do niego też zostaniecie w opisie oczywiście. Scythe, czyli to są kosiarze. Kosiarze Neila Shustermana po angielsku. Chciałabym tę serię przeczytać. Jak wiecie, kiedyś kosiarze byli po polsku. Nie wiem, czy ta seria w ogóle będzie wznawiana w jakiś sposób, bo ostatnio chyba więcej osób się tym zainteresowało, natomiast no, tom pierwszy jest praktycznie niedostępny, tom drugi jest dostępny w niskich cenach, a trzeciego w ogóle po polsku nie ma. Więc dlatego ja mam całą trylogię po prostu na półce po angielsku i powiem Wam, że ostatnio właśnie jak się zastanawiałam, no to bardzo miałam ochotę się za tę serię zabrać, więc może wreszcie do tego dojrzeję i się na to po prostu zdecyduję. Kolejna książka to jest książka, o której wspominałam przy okazji chyba jakiegoś TBR-u, jak nagrywałam z moim ukochanym, że mam ochotę się za nią zabrać. Jest to kontynuacja Beware the Night, czyli Defy the Sun, Jessica Fleck. Pierwszy tom czytałam, dlatego że właśnie wybrał to mój ukochany do TBR-u w zeszłym roku dla mnie.
I powiem wam, że o ile tamta książka nie była świetna i generalnie była dosyć sztampowa momentami, były różne schematy i różne irytujące rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o trójkąt miłosny i to, co główna bohaterka z tym trójkątem wyprawia, to było raczej wkurzające, natomiast cała historia mimo wszystko sprawiła mi wielką przyjemność podczas czytania i dlatego też chciałabym ją kontynuować. No a poza tym pamiętam, że skończyła się ona w takim momencie, że no ja definitywnie muszę kontynuować tę serię, dlatego też właśnie zakupiłam tom drugi. Czytało się to dosyć szybko i gruby to nie jest, więc po prostu muszę się w końcu za tę książkę zabrać. Więc myślę, że ona też jako kontynuacja, żeby właśnie jak najwięcej czytać kontynuacji, też by było fajnie, no to też będzie raczej u góry gdzieś tej mojej listy priorytetów książek po angielsku, które chciałabym przeczytać. Następna to jest The Deathless Girls, którą sobie kupiłam jeszcze zanim wyszła ona po polsku. Nawet w sumie ja widziałam ją parę razy gdzieś na Instagramie czy na BookTubie, ale chyba jeszcze nigdy nie słyszałam żadnej konkretnej opinii na jej temat. W sensie ani pozytywnej, ani negatywnej. Jeżeli czytaliście, możecie mi dać znać. Natomiast no to wydanie po prostu jest przecudowne, więc ja zdecydowanie nie żałuję, że mam ją po angielsku, bo wydaje mi się, że każdego pieniądza to było warte w porównaniu z wydaniem po polsku, mimo że jest okładka niby taka sama, ale no proszę was, jest różnica jednak mimo wszystko. W każdym razie ja chciałabym troszkę powrócić do tych klimatów wampirów i takich właśnie paranormalnych, jakichś istot magicznych. Wampiry były zawsze jakoś najbliższe mu sercu, nigdy nie przepadałam za bardzo za wilkołakami na przykład, ale wampiry zawsze były super. A po prostu po tym boom, który był w czasach Zmierzchu, no wampiry zaczęły chyba wymierać w literaturze i w ogóle w popkulturze. Dlatego chciałabym się za tę książkę zabrać, żeby troszeczkę sobie te wątki odświeżyć. Mam tutaj również coś, co wyszło po polsku już, czyli The Inheritance Game, Jennifer Lynn Barnes. Jennifer Lynn Barnes, nie wiem czy tutaj jeszcze nie mam jednej innej książki? Nie, to jest już co innego. Dobra, bo pochrzaniło mi się. Tak czy siak, po prostu kiedyś Patiopea, Patrycja na Instagramie, na swoim Bookstagramie wrzuciła informację na stories, że ta książka razem z drugim tomem i jakieś inne książki są teraz bardzo bardzo tanio na Amazonie właśnie w twardych oprawach i ją wtedy sobie dorwałam. Stwierdziłam, że spróbuję. Brzmi całkiem ciekawie. Nie wiem, dlaczego kojarzy mi się z tym Na noże trochę, z tym filmem, którego w ostatecznym rozrachunku nie lubię. Natomiast zobaczymy, jak to będzie z tą książką i też w sumie się cieszę, że jednak ją kupiłam i że będę ją czytać po angielsku po prostu. Kolejna to jest też jeden z nowszych nabytków, czyli The Daughter of the Moon Goddess. Tak, Daughter of the Moon Goddess, Su Lin Tan. I to jest coś właśnie z dziewczyną, która spadła z księżyca. Nie będę się za bardzo w to wgłębiać, natomiast coś wtedy właśnie z tym księżycem było, jak czytałam. I ma to takie lekko azjatyckie klimaty, więc jak wiecie, Azja, ja, to jest po prostu połączenie idealne. To jest połączenie, znaczy to są dwa ogniwa, które bardzo mocno lgną do siebie. Więc dlatego też jestem tej książki strasznie ciekawa. No a poza tym ona jest też naprawdę pięknie wydana. W ten sposób nawet nie widzicie tytułu, wygląda jakby go nie było. Ale tak, bardzo jest ładnie wydana, ma bardzo fajną tę obwolutkę. Pod obwolutką już jest tak biednie. Ale po prostu troszeczkę mnie tutaj przeraża jej rozmiar. No bo wiecie, po angielsku aż takich grubych książek jeszcze nie miałam chyba okazji czytać, natomiast i tak najgrubsza i najbardziej overwhelming, najbardziej taka przytłaczająca książka po angielsku, którą po angielsku zamierzam przeczytać, mimo że jest ona już wydana po polsku również, to jest Empire of the Vampire, J.A. Christopha. J.A. Christopha w ogóle powinnam czytać więcej książek, bo strasznie się zakochałam, jak wiecie, w Wojnach Lotosowych, natomiast poza nimi to chyba nic od tego autora jeszcze nie czytałam innego. To jest aż dziwne. Nie wiem, nie mam świadomości. Jeżeli coś czytałam, to teraz sobie nie mogę przypomnieć. Natomiast po raz kolejny wampiry. No i słyszałam też w ogóle dobre opinie o tej książce, jak już po polsku wyszła. Więc jak, tak samo jak czytałam Drogę Królów. I Droga Królów w momencie, kiedy ją skończyłam, sprawiła, że żadnej książki po prostu po polsku się już nie boję, jeżeli chodzi o rozmiar i tak dalej. Już żadna książka mnie nie przytłacza i czuję, że jestem w stanie przeczytać wszystko, jeśli tylko zechcę. Tak w przypadku Empire of the Vampire, jeżeli tę książkę skończę, przeczytam,
to będę się czuła, że każdą książkę po angielsku jestem w stanie obalić, pochłonąć i w ogóle. To będzie kolejny taki kamień milowy w moim czytaniu, w moim życiu czytelniczym, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o te literatury po angielsku. Kolejna książka, którą powinnam przeczytać już w zeszłym roku i to parokrotnie. Już nie wiem, ile razy ja ją do wszelkich TBR-ów wrzucałam. No i jest to Legion, oczywiście kontynuacja Talonu. Tom czwarty z pięciu. Wszystkie zresztą mam już na półce, więc tom piąty też już czeka nie wiadomo ile, bo czeka dłużej niż Legion na półce, bo Legion był ostatnią książką z tej serii, którą miałam niekupioną. No i generalnie po tym, jak się zakończyła trzecia część, jak się zakończy trzeci tom, to ja nie wiem, w jaki sposób ja jeszcze mogłam się nie zabrać za tę książkę. Myślę, że będę ją częściowo czytać, a częściowo słuchać w audiobooku, bo chyba na Storytelu jest do niej audiobook, więc będę się tym posiłkować, ale muszę się wreszcie za to zabrać. Ja nie wiem, czemu ciągle po prostu odkładam czytanie czy słuchanie tej książki. Nie zapominam chyba o niej po prostu. Muszę sobie ją dodać na Storytelu do listy, i wtedy może będę bardziej o niej pamiętać. Kolejna książka to jest książka, o której już też mówiłam i też już po prostu nad nią roztkliwiałam, jak bardzo chciałam ją przeczytać, dlatego że kupiłam ją chyba też jakoś, jak była fajna promocja na Amazonie właśnie w twardej oprawie, Crown of Feathers, czyli książka o Feniksach. To brzmi prześwietnie, książka o Feniksach, gdzie Feniksy są tymi głównymi magicznymi istotami, no to jest... To brzmi naprawdę pomysłowo. Mam nadzieję, że wykonanie będzie równie czadowe jak mój zapał do tej książki, ale wciąż jakby, nie wiem, tutaj też troszeczkę mnie na początku rozmiar tej książki i jej grubość, bo ma niecałe 500 stron, nie wiem, jakby mnie stopowały, hamowały, ale naprawdę dziwię się, że się za nią ostatecznie jeszcze nie zabrałam, bo strasznie byłam na tę książkę napalona jeszcze zanim ją kupiłam. I tak cały czas o niej myślę i cały czas ją widzę i mam takie, matko, jak ja chcę to przeczytać i tego nie czytam. Nie wiem. Nie wiem w ogóle, jak ja funkcjonuję w ten sposób. To jest ciekawa rzecz. No i w sumie dosyć szybko ten filmik nam idzie i dosyć szybko poszedł, bo została jeszcze jedna książka, którą chciałam wam tutaj pokazać, czyli Stalking Jack the Ripper, Carrie Maniscalco, i jest to autorka Królestwa Nikczemnych, które niedawno wyszło po polsku. Kiedyś chciałam tę książkę również po angielsku przeczytać, ale po angielsku jej nie mam. No i teraz po prostu będę ją czytać jednak po polsku. Natomiast Stalking Jack the Ripper to po prostu jest książka, która od lat za mną chodziła, tylko wcześniej ją chciałam kupować w miękkiej oprawie, potem tak się wahałam, czy ją w ogóle kupować, aż ostatecznie zaczęłam głównie kupować w twardej oprawie książki i tak pomyślałam, że to też sobie kupię w twardej oprawie i tak się czaiłam na nią i czaiłam i nie mogłam jej znaleźć w żadnej niższej cenie, aż ostatecznie stwierdziłam, ach, pierdziele, to chcę ją przeczytać, chcę ją mega przeczytać i... No nie przeczytałam, no nie przeczytałam, niespodzianka, oczywiście, ale jestem strasznie tej serii ciekawa i mam wrażenie, że będę się przy niej dobrze bawić, jak już się wreszcie za nią zabiorę, no i też mam wrażenie, że po prostu jak już przeczytam tę część, to będę chciała się od razu zabierać za kolejne, no oczywiście jeżeli mi się spodoba, więc wtedy będę musiała w kolejnej części zainwestować, bo póki co mam tylko tę jedną na półce. Ale tak... Wow, to było ekspresowe, jak na długości moich filmów zazwyczaj. Natomiast to by były wszystkie 10 książek, które razem stanowią dosyć jednak spektakularny stos, szczególnie przez to maleństwo. To by były 10 książek, które jak najszybciej bym chciała przeczytać z tych w języku angielskim, które posiadam na półce, bo oczywiście jeszcze się liczą te, których nie posiadam. Dajcie znać, czy wy macie w planach na najbliższy czas jakieś książki po angielsku, które bardzo chcielibyście przeczytać. No i jeżeli chodzi o mnie, to można tak wstępnie uznać te książki za angielski mój TBR do końca roku. Bo tak jakbym chciała czytać jedną, dwie książki po angielsku miesięcznie, to akurat do końca roku z tymi powinnam się uporać. No zobaczymy. Oczywiście będą jeszcze w międzyczasie przybywać nowe i moje chętki mogą się trochę pozmieniać, bo są jeszcze inne książki po angielsku, których nie przeczytałam na mojej półce. Nieważne. W każdym razie,
Mam nadzieję, że taki szybki i wygadany filmik Wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tych książkach, za którą z nich powinnam się zabierać też jak najwcześniej, bo chcielibyście na przykład usłyszeć moją opinię. Ale tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i po prostu widzimy się już następnym razem. Także do zobaczenia, to pa!